Zbliżamy się do końca oceniania kart Magic 2013. Zostały nam już tylko karty multikolorowe, która jest w sumie jedna tylko, i karty colorless. Jak chodzi o Nicol Bolasa, to oczywiście 8 mana trochę boli, ale myślę, że szczególnie w sealed deckach ta karta będzie wykorzystywana. Jednak no, korzyści, jakie płyną z zagrania tej karty, są naprawdę ogromne. No, pozbywamy, prawda, przejmujemy stwory, pozbywamy się permanentów. Moim zdaniem jak najbardziej w sealed decku warto, grając z deckiem czy to czarno-czerwonym, czy czarno-niebieskim, dołożyć ten jedną, dwa splashowalne many i tą kartą pograć. Grać ją szczególnie, jeśli nasz deck jest taki bardziej właśnie kontrolny, prawda, który ma sporo removalu, jest w stanie do niej dotrwać, to absolutnie polecam, moim zdaniem. Moim zdaniem warto te 8 many zainwestować. A Chroma Memorial też karta, która no, odstrasza kosztem, ale korzyści, jakie daje, są na tyle duże, że moim zdaniem warto nią grać. Szczególnie jeśli oczywiście trafimy na kolor, gdzie przeciwnik gra czarnymi kartami lub czerwonymi kartami, to nasze kreatury już zyskują tak ogromny edge nad oponentem, że w zasadzie wygranie dla niego jest praktycznie niemożliwe, więc to jest też 7 many dobrze zainwestowanej. Chronomaton, bardzo solidny typ. Oczywiście im wcześniej go zagramy w stół, tym lepiej, ale nawet zagrany gdzieś tam w późnych fazach gry wciąż jest ok, prawda? Zawsze można go gdzieś tam do tego 3-3-4-4 spokojnie dobić. Także moim zdaniem bardzo solidna komon. Clock of Omens, no niegrywalne, to jest karta, która gdzieś tam jakiś potrzebuje iluś tam artefaktów, żeby odtapować artefakt. No, generalnie zapomnijmy o niej. Podobnie Dortrunotic Ness, zapomnijmy o tej karcie, potrzebuje 10 mana, aby coś zrobić, więc raczej nie dla nas. Może jakiś ADH, prawda? Ludzie pewnie z ADH takiej karty lubią, ja osobiście podziękuję jej serdecznie. Elixir of Immortality, karta moim zdaniem bardziej sideboardowa, jak gramy z jakimś agro, prawda, chcemy się utrzymać w grze jak najdłużej, chcemy temu agro popsuć plany, kiedy chce nas palić, to wtedy Elixir oczywiście jest ok. Raczej w mainie nie widzę tej karty. Game of Becoming, karta, która chyba już sam rysunek wskazuje, jest kartą, która ma pomóc nam wstawić do gry Nicol Bolasa. Oczywiście szansa, że dostaniemy tego Uncommona i Nicol Bolasa, nie jest jakaś super wielka. Ale nawet jeżeli nie mamy Bolasa, to jest to karta, która pozwala tam za 6 mana wyszukać 3 lądów. To nie jest jakiś fatalny koszt. Jeżeli gramy akurat Grixisem, to można ją zastosować jako mana fixer, no bo wiadomo, że te kolory raczej nie mają fixingu. No, ale to nie jest moim zdaniem jednak nic, co jest jakoś mega warte grania. Po prostu można tym pograć, jeżeli gramy Grixisem akurat, to pozwala być jakimś tam, prawda, namiastką fixingu, natomiast generalnie raczej nie. Podobnie Gilded Lotus. Myślę, że jednak 5 mana za coś, co ma nas akcelerować, no to wtedy trzeba by zapytać, do czego się chcemy akcelerować, prawda? No jedynie znowu wychodzi, że Nicol Bolas. Ale też, czy warto wkładać taką kartę, aby się akcelerować do tej tam jednej czy dwóch kart za 8 mana, które są w formacie. Moim zdaniem po prostu nie. Jest to karta jak najbardziej grywalna, ale moim zdaniem jednak większość decków po prostu nie będzie korzystała z jej usług. Jaem Diatom, no fajny sposób, żeby pozbyć się nadmiaru many, prawda? Szczególnie ciekawa opcja do jakichś decków, które chcą grać kontrolnie, prawda? Zastawiają się z jakimiś ścianami i tak dalej, za sporą ilością removalu. Wtedy ta karta ma jakieś zastosowanie. W pozostałych wypadkach raczej zostawiłbym sobie jednak w sideboardzie. Kite Sail, solidny equipment. Absolutnie przyjemny, szczególnie myślę w deckach, w kolorach, które nie mają zbyt dużych opcji na evasion, na przykład do zielonych decków, prawda, gdzie nagle nasze byczki wzbijamy w powietrze. Absolutnie grywalne. Wielu ludzi nie przepadało z tą kartą w środowisku Zendikara. Ja osobiście ją przynajmniej szanowałem. Nie była to jakaś tam wybitnie, prawda, przeze mnie karta lubiana, ale na pewno wzbudzała szacunek, bo jednak swoje po prostu ta karta robię. Mimo wszystko niepozorna, ale jest naprawdę miła.
Projekt Hulk typu zapychacz, deck filler, jeżeli akurat nie mamy jakichś opcji na posiadanie byków, to można nim grać. Primal Clay podobnie, karta raczej zapychacz. Co prawda jest uniwersalna, prawda? Może być zarówno ścianą, jak i hillgiantem, jak i latającym stworem, ale w każdej z tych konfiguracji nie jest niczym szczególnym, więc raczej wolałbym mieć coś ciekawszego ze 4 mana. Grywalne, ale też bez rewelacji. No i dochodzimy do serii tych pierścionków, czy co to w ogóle jest, nie wiem. Tak, pierścionki, które opisywałem już wcześniej. Każdy kolor ma swój pierścień. Każdy z nich jest grywalny w tym kolorze jak najbardziej, natomiast w pozostałych moim zdaniem tylko część jest grywalna. Jeżeli akurat nie gramy tymi kreaturami danego typu, to na pewno opcję na grywalność możemy dać karcie Ring of Evil's Isle, która daje Hexproofa za 2 many. To jest niezła opcja. Nie jakaś wybitna, ale grywalna w pozostałych wersjach. Dawanie Trampla za stratę karty już nie jest takie chyba wybitne, więc tutaj raczej bym ograniczał tą kartę Ring of Kalonia do gry w deckach z zielonymi stworami. Podobnie dawanie Vigiliansa to raczej też bym ograniczał tylko tą kartę do gry w deckach z białym kolorem. Ring of Falcas zdaje Haste i tutaj już można pomyśleć o grze także poza czerwonym kolorem. I ostatni Ring of Xatrid, który daje Xatrid, przepraszam, który daje regenerację, też jest to opcja na grę poza czarnym kolorem, chociaż tak jak powiedziałem, jednak najoptymalniej stosować te karty oczywiście wtedy, kiedy pasują do danego koloru. I wszystkie są jak najbardziej w tych kolorach grywalne. Sons of Delirium to jest karta, która daje wszystkim fanom przywiarek nadzieję na wskrzeszenie swoich marzeń w Limited. Karta, która w połączeniu z tym całym zestawem tam tych niebieskich kart do przewijania jest w stanie, wokół której jesteśmy w stanie zbudować niezłą przewijarkę. Na pewno nie jest to jakiś mega wysoki pick na drafcie, ale jeżeli się okaże, że gdzieś tam jednak to przewijanie się tam krąży wokół naszych planów, to warto się wokół niej zakręcić, powiedzmy. Staff of Nin, moim zdaniem to 6 mana jest naprawdę zawsze warte inwestycji. Karta, która jest Phyrexian Areną, prawda, połączoną z Rod of Ruin. Przy czym za ten Rod of Ruin nie płacimy nic, tylko tapujemy ją. Naprawdę świetna erka, moim zdaniem warto ją grać zawsze i wszędzie. To jest naprawdę bardzo dobrze zainwestowane 6 mana. I wraca Staff Idol z mega fajnym rysunkiem. I ja osobiście tę kartę bardzo lubiłem, szczerze. No, nawet jeżeli gramy tylko jakimś tam, prawda, niekoniecznie mega defensywnym deckiem, to wciąż jest niezła, prawda, bo cały czas pinguje za jeden oponenta, utrudnia mu atakowanie naziemne, więc jak dla mnie bardzo solidna karta i praktycznie zawsze, zawsze nią gram. Tormod's Crypt, Sideboard, Trading Post. Sporo możliwości, ale tak naprawdę każda z nich nie jest jakaś wybitna. Myślę, że jednak w większości sytuacji po prostu warto sobie ją odpuścić. Żaden z tych efektów nie jest tak naprawdę wart tej ceny, za którą za niego płacimy. Może poza robieniem kus za jeden życia, to jest niezła opcja, bo to jest tak naprawdę prewentowanie. Więc dla robienia tych kus to może być niezła opcja. Można to na przykład połączyć z kartą Blood Throne Vampire, prawda? I wtedy mieć zawsze typa 3-3, czy tam ewentualnie nawet 5-5 z tego Blood Throne Vampire'a i więcej. Więc ta zdolność numer 2 tą kartę jakoś tam ratuje, prawda? Pozostałe są raczej już zbyt wyuzdane i zbyt wyszukane, żeby często z nich korzystać. Grywalne, ale tak jak powiedziałem, bez żadnego szału. No i dochodzimy do Non-Basic Landów. Katedra Wojny moim zdaniem jak najbardziej grywalna. Jeżeli gramy dwoma kolorami, to się nie zastanawiam, wkładają zawsze. Przy trzech kolorach to już zależy, jak nam mana, prawda, się układa, czy mamy łatwe koszty mana, czy nie.
Ale generalnie naprawdę solidna karta, warto w dwukolorowych dekach najbardziej ją wsadzić do talii. No i mamy całą serię starych, dobrych duali. Każdy z tych duali jest jak najbardziej grywalny, oczywiście zakładając, że potrzebujemy, że gramy tymi dwoma kolorami, więc absolutnie grać. Evolving Wilds, czyli kolejna opcja na fixing. Karta uznana, już jej wartość, podobnie jak Terramorphic Expanse, już jest uznana od lat w Limited, także też jak najbardziej grać w większości wypadków. Podobnie jest z Helion Crucible, karta, która, jeżeli gramy czerwoną maną, no nie ma czerwonym deckiem i nie gramy trzema kolorami, czyli nie spodziewamy się problemów z jakichś większych z maną, to jak najbardziej warto nią grać, bo zawsze jest to opcja na dodatkowego stwora z hejstem, więc absolutnie ok. Reliquary Tower, no oczywiście niegrywalne w Limited. O tej serii już oczywiście mówiłem. I na końcu nam zostają już Basic Landy, które tylko przyjadę, żeby wam pokazać ich zajebistość. Także jak chodzi o artefakty, to szczególnie zwracam uwagę na... raz, że jest powrót paru ciekawych kart. Dwa, że jest cała ta seria tych ciekawych pierścionków, które powiększają nasze stwory, jeżeli są w danym kolorze, prawda? I które na pewno będą upierdliwe. Na razie ciężko ocenić, który będzie najlepszy. Wydaje mi się, że każdy jest w miarę dopasowany do stylu danego koloru, więc ciężko to jest na razie wyrokować, ale na pewno każdy z nich jest solidny w swoim kolorze. I oprócz tego no, wraca Kite Sail, który też jest moim zdaniem solidnym equipmentem. I bardzo fajny Uncommon Chronomaton. Także jest kilka ciekawych pozycji tutaj też. No nie ma tych artefaktów zbyt wiele, nie będą one jakoś pewnie znacząco wpływały na rozgrywkę, tak jak na przykład, nie wiem, w bloku Mirrodina, ale jednak szczególnie uczulam na te ringi, bo są naprawdę solidne, kosztują niewiele many i dają bardzo przyjemne efekty na placu boju. To tyle, jeszcze na koniec Was zapraszam oczywiście na podsumowanie, jakby już takie całościowe statystyki i tak dalej z tej edycji, które za chwilę sporządzę i się z Wami z nim podzielę.